BMW M3 zostało wyprodukowane w 2017 roku. Napędza je 3-litrowy silnik o mocy 510 koni mechanicznych. Do tej pory auto pokonało 61 tysięcy kilometrów. Jaka ładna. Ja ją tylko kiedyś na zdjęciach wysyłałeś mi, widziałem. Tak. Piękna. I co, Yas Marina, widzę. Yas Marina. To jest Competition, tak? Competition, który rok? 2017. 17 rok. I ty masz ją od nowości, tak? Pierwszy właściciel. A to ona jeszcze oklejona cała jest? Cała oklejona jest. Kurde, ty żadnego odprysku, nic. A, jeszcze karbony widzę, są dodatkowe. Spliterek. Wszystko jest... Wow, doinwestowana. No i te piękne felgi, one tylko w Competition były, tak nie? Jest. Styling 666. A, i tu mamy lotkę karbon. Dobrze, to już się schłodziło. To wyłączam. Patrz, jak dba, chłodzi turbiny. No i o to chodzi. Karbon jest. Wszystko w skórze. Teraz sobie przejdę do wnętrza, ale patrzę tutaj, bo tu mi się najbardziej podoba. Karbon, dyfuzor widzę. Tak. I dla mnie M3 jest dużo piękniejszy od M4, bo właśnie z tej perspektywy. Te bioderko. Szerokie bioderko. Ojej, coś pięknego. Mm. I cała calutka, tak, od nowości jest w cała, foliach? Cała. Ale w ogóle ładnie położona ta folia. Kurczę, to ile to już ma? 5 lat? 5 lat. Ile przebiegł? 60. I jeszcze mocno dbana. Na torze tym jeździłeś, czy tak okazjonalnie? Okazjonalnie. Okazjonalnie 10 komplet opon. No i widzę, że opona też odpowiednia. Tak. Ale tak już za dużo jej tu nie zostało. Ach, hamulec seria, piękny. Nie no, z zewnątrz jest jak nowa. Zapraszam. Obejrzę sobie tu wnętrze. Ach, i te kubełki piękne. To są te fotele, przez które można połaskotać kierowcę, nie? Bo tak. Mają dziury. Head-up oczywiście. 61 800. Tak jest. Head-up display widzę jest, no. Ej, ale i deska w skórze. Jest full. W sumie rzadko to było. Ten rozszerzony pakiet skórzany, jakoś to się tam tak nazywa. Tak, mapa i chip na 510. 510 koni? Bo tak. Na 450 seryjnie, nie? 510? Ulala. To mało ci było w serii. Tak, zawsze jest za mało. Wiecie, co mi i co jeszcze? Dajecie. I oczywiście... Skrzynia biegów? Od GTS-a. Od GTS-a. Czarny sufit, karbon. No jest, powiem ci, że dokładnie chyba tak samo bym skonfigurował, jakbym nową zamawiał. O, jest tutaj. Pasek jest. Pasek M-kowy. Tak. Kurczę, ale ona w ogóle nie wygląda na ten przebieg. No ty zawsze dbasz o te auta, no. Piękna. Jak się dużo ma, to się tak nie niszczą. Tylko jak chcesz kupić, to wiesz. No właśnie. W złotówkach, a nie w kartoflach. Jaka cena? 350. Ała. Ale wiesz, jak postawisz to 2 lata do garażu, no nie, to ona będziesz, niedługo będzie 4 z przodu. No ale znasz go. Czy on postawi takie auto do garażu? To już się z jego sprawy. Nawet masz te roletki tutaj. Kto do M3 takie coś? No, to chyba wszystkie opcje zaznaczyłeś, wszystko. Jakie były. Ale ładna. No i ten kolor.